Hej dzieciaczki, jesteście ciekawi, jak świnka Peppa poradziła sobie z posadzeniem pierwszego swojego kwiatka? Zostańcie z nami i przekonajcie się sami. Na lekcji przyrody pani Gazela miała dla dzieci ciekawy temat do omówienia. Drogie dzieci, powiedzcie mi proszę, jaką mamy teraz porę roku? Ja wiem, proszę pani. Słucham, Pepo. 21 marca zaczęła się kalendarzowa wiosna. Brawo, bardzo dobra odpowiedź. A jak już wiecie i zaobserwowaliście, wiosna charakteryzuje się tym, że wszystko budzi się do życia. Pani Gazela miała dla dzieci pewną propozycję. Otóż chciałam, aby każdy z Was wziął udział w pewnym eksperymencie. Jakim eksperymencie? Ja bardzo lubię eksperymenty. Już mówię, otóż każdy z Was dostanie ode mnie po jednym nasionku, a Waszym zadaniem będzie posadzenie go i dopilnowanie, aby urosło i zakwitło. Super, będę ogrodnikiem. Mi też bardzo podoba się ten pomysł. Cieszę się, że jesteście tak pozytywnie nastawieni do tego doświadczenia, ale musicie pamiętać, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, a efektami pochwalicie się, przynosząc roślinkę do szkoły. Po lekcjach Peppa bardzo wesoła wróciła do domu. Mamusiu, tatusiu, nie uwierzycie, jakie mam zadanie domowe z przyrody. Co takiego, Peppo? Każdy dostał od pani Gazeli jedno nasionko i z niego mamy wyhodować kwiatka. No proszę, to się nazywa praca domowa. Mogę zobaczyć to nasionko? Proszę. Tylko nie dotykaj, żebyś go nie zepsuł. I z niego wyrośnie kwiatek? No tak. Mamusiu, pomożesz mi go zasadzić? Nie wiem, jak się mam za to zabrać. Oczywiście, kochanie, będziemy potrzebować kilku rzeczy, takich jak doniczka, ziemia i łopatka. Tato Świnko, przynieś proszę ziemi. Tak jest, kochanie. Ja pójdę po doniczkę, a ty, Peppo i George, poszukajcie narzędzi i spotkamy się przed domem. Dobrze, mamusiu. I tak każdy dostał jakieś zadanie do wykonania. Super, mamy potrzebne rzeczy, więc możemy zaczynać. Peppo, najpierw łopatką nasyp ziemi do doniczki, ale nie całkiem do pełna, tak na 3/4 doniczki. Dobrze. Peppa energicznie napełniła doniczkę ziemią. Super! Teraz możesz swoje nasionko położyć w doniczce na środku. Dokładnie w tym miejscu i zasyp go jeszcze kilkoma łopatkami ziemi. I to wszystko? Już tyle pracy? Spytała zdziwiona Peppa. Kwiatek został zasadzony. Teraz musisz o niego dbać i go pielęgnować. Ale jak? Musisz go codziennie podlewać wodą, aby nie usechł. To bardzo ważne. Po zasadzeniu też należy go od razu podlać. Tu masz konewkę z wodą. Proszę. Świnka Peppa dumnie podlewa swojego pierwszego własnoręcznie zasadzonego kwiatka. Nazajutrz rano Peppa wcześniej niż zwykle budzi się i biegnie do salonu zobaczyć swoją roślinkę. Nazajutrz rano Peppa wcześniej niż zwykle budzi się i biegnie do salonu zobaczyć swoją roślinkę. Cześć, mamusiu! Ciekawa jestem, jak się miewa mój kwiatek. Peppa spogląda na niego zdziwiona i stwierdza. Ale jak to? Przecież nic nie urósł. Nie ma żadnego kwiatka. Pewnie coś źle zrobiłam. Odpowiedziała smutno Peppa. To nie tak. Musisz uzbroić się w cierpliwość. Dużą cierpliwość. Kwiatki nie rosną tak szybko. Potrzeba dużo czasu, aby zaczęły wychodzić z ziemi. Kolejnego dnia Peppa również budzi się wcześniej i od razu biegnie do swojej roślinki. Jednak żadnej roślinki nie widać. No nie, znowu nic. Mój kwiatek w ogóle nie chce wychodzić z tej ziemi. Musisz wkładać w to dużo serca, a na pewno zobaczysz, pewnego dnia pięknie zakwitnie. No nie wiem, zapytam Suzy, czy u niej już coś widać, czy też nie.
Pepa chce wyjść z pokoju, jednak tata ją zatrzymuje. Pepo, czy nie zapomniałaś o czymś? Tata wskazuje na konewkę. Ano tak, tak. Muszę podlać mojego kwiatka. Pepa podlewa swoją sadzonkę. Wystarczy, kochanie. A może podleję więcej? Wtedy nie będę musiała codziennie pamiętać o tym. Niestety, tak się nie da. Nie można podlewać kwiatów na zapas. Ale dlaczego? Za duża ilość wody też jest niedobra, przez to kwiatki mogą więdnąć. Szkoda. Kiedy Pepa wraca do domu, biegnie do salonu obejrzeć swojego kwiatka. George, spójrz, coś urosło! Ale przecież to nie jest podobne do kwiatka. Gdzie są jakieś płatki? No nie wiem, pewnie za chwilę urosną. Do pokoju wchodzi mama. O, Pepo, widzę, że twój kwiatek powoli budzi się do życia. Zaczyna kiełkować. Bardzo powoli. Myślałam, że to nasionko szybciej będzie podobne do kwiatka. Takie są etapy. Najpierw jest nasionko, później zaczyna kiełkować, a na samym końcu wydaje kwiaty lub owoce. Rozumiem. To ja poczekam. Pooglądam z George'em bajkę. Pepa była wyraźnie zawiedziona i znudzona czekaniem na swojego kwiatka. Minęło kilka dni. Humor Pepie zdecydowanie się poprawił. Tatusiu, tatusiu, mój kwiatek wypuścił pączki. Świetnie, ani się obejrzysz, a za chwilę pięknie rozkwitnie. Tylko nie zapomnij o codziennym podlewaniu. No tak, masz rację, muszę go podlać. La la la, la la la, la 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 la. W kolejne dni u kwiatka niestety nie zachodziły żadne zmiany. Oj, nic się nie dzieje, taki sam jak był. Idę pobawić się na podwórko. Pepa zapomniała tym razem podlać swojego kwiatka. Gdy wieczorem tata oglądał telewizję w salonie, pozwolił zawołać sobie Pepę. O co chodzi, tatusiu? Powiedz mi, Pepo, czy dzisiaj podlewałaś swojego kwiatka? Zapomniałam. No właśnie, tak myślałem. Spójrz, co się z nim stało. Kwiatek Pepy troszkę podwiędł. Wczoraj też zapomniałam go podlać, ale to dlatego, że nic z nim się nie działo. Cały czas był taki sam. I co teraz? Co ja powiem pani gazeli? Dostanę jedynkę za zadanie domowe. Pepa była przerażona. Opieka nad roślinami to duża odpowiedzialność. Potrzeba dużo cierpliwości i systematyczności, bo inaczej praca, którą wykonałeś do tej pory, może pójść na marne. Tatusiu, uda się jeszcze uratować kwiatka Pepy? Nie wiem, musimy spróbować. Na pewno musimy go podlać. Już to szybciutko robię. Musisz pamiętać, że rośliny nie potrafią żyć bez wody. O nie, nic mu się nie polepszyło. Zepsułam sobie kwiatka. Do pokoju wchodzi mama świnka, która dosłyszała rozmowę z korytarza. Spokojnie, Pepo. Może coś poradzimy i twojego kwiatka uda się odratować. Ale jak, mamusiu? Przypomniałam sobie, że dziadek świnka do swoich roślin używa czasem nawozu. Co to jest nawóz? Nawóz to takie witaminy dla kwiatków. Sprawia, że pięknie kwitną i są mocne. Dobrze, to zróbmy to jak najszybciej. To ja szybko pojadę do sklepu kupić ten nawóz. Gdy kwiatek Pepy dostał już swoje witaminy, Pepa była bardzo ciekawa, czy coś to pomoże. Kwiatuszku, no wstawaj, wstawaj. Obiecuję, że już nie zapomnę cię podlewać. Będę to robić codziennie. Następnego dnia Pepa wcześniej wstała i szybko pobiegła do salonu, aby podlać kwiatka. I własnym oczom nie mogła uwierzyć. Ojeju, moja roślina ożyła i rozkwitła. Jakie piękne ma kwiaty. Tak głośno krzyczała z radości, że usłyszeli ją pozostali domownicy. Brawo, Pepo, jest naprawdę śliczny. Myślę, że teraz możemy cię nazwać prawdziwym ogrodnikiem. Udało mi się tylko dzięki waszej pomocy. Dopiero teraz zrozumiałam, że to jednak nie taka prosta sprawa, jakby się mogło wydawać.
Do hodowania roślin trzeba mieć mnóstwo cierpliwości i włożyć dużo serca. Drogie dzieciaczki, jeśli Wam się podobało, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Do zobaczenia!